kluczową sprawą jest zbudowanie przestrzeni dla podmiotowości osoby z niepełnosprawnością, dla głównego bohatera Kuby, pokazanie, że on ma swoje marzenia, dążenia i chce być podmiotem, który może decydować o swoim życiu. I myślę, że ten spektakl naświetla też skomplikowaną relację, która jest pomiędzy osobami opiekuńczymi a osobami z niepełnosprawnością, która myślę, że jest szersza i bardziej problematyczna niż ta, która jest pokazana w spektaklu. Nie? Tu jest jednak jakiś rodzaj takiego wycinka, wyimku, przykładu bardzo takiej toksycznej relacji. Myślę, że relacje pomiędzy tymi osobami są wielokrotnie trudne, ale też myślę, że są bardzo piękne i ta miłość między rodzicami a osobami z niepełnosprawnością wielokrotnie jest też przesycona bardzo dużą, nie wiem, intymnością, bliskością. Myślę, że to też jest taka, no, taka rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, z którą warto sobie zdawać sprawę, mimo tego, że nie ma tego w spektaklu. Na każdą osobę ten spektakl działa naprawdę inaczej. I wyobrażam sobie, że osoby z niepełnosprawnością, na co się w ogóle zwraca uwagę, to to, że kiedy one widzą na scenie osoby podobne do siebie, czyli osoby z niepełnosprawnością, to mogą się z nimi łatwiej zidentyfikować, więc to jest takie ważne w tej zmianie, dla której w ogóle mówimy, żeby osoby z niepełnosprawnością grały osoby z niepełnosprawnością, a nie były zastępowane przez zawodowych aktorów. Warsztaty polegają na bardzo różnych zadaniach, ale na pewno to, co jest łączące, to to, że one się odbywają po spektaklach i są taką okazją dla osób, które dopiero widziały dane przedstawienie, żeby troszeczkę mieć czas na to, żeby zobaczyć, co same myślą o tym, co zobaczyły, ale też, żeby usłyszeć inne osoby, które ten spektakl widziały. I to jest taką bazą. I wychodząc od tego, zawsze staram się stworzyć nie tylko taką przestrzeń do rozmowy, ale też przestrzeń na jakieś proste, kreatywne zadania, które pozwalają nam zobaczyć albo strukturę danego spektaklu, język, który wykorzystują twórcy, albo, nie wiem, dane sekwencje, sceny, muzykę, w trochę innym kontekście poczuć je na swoim ciele po prostu. Warsztat po spektaklu Debil, z jednej strony na początku stwarzam sytuację, kiedy osoby mogą troszkę powiedzieć o tym, jak widzą w ogóle rodzinę, która została przedstawiona w spektaklu i jak ten obraz rodziny, który przynosi ten tekst czy ten spektakl, zderza się z ich doświadczeniami, z ich obserwacjami z życia społecznego. I to jest taka pierwsza warstwa, ale w drugiej warstwie tym razem, co nie jest takie zwyczajne dla warsztatów pedagogiczno-teatralnych, nie poszłam w taką stronę, żeby to były aktywne zadania, ale raczej zależało mi na tym, żeby pokazać ten spektakl na tle różnych innych spektakli, w których performerami są osoby z niepełnosprawnością. Bo trzeba wiedzieć, że ten spektakl wpisuje się w szereg bardzo nowoczesnych spektakli teatralnych, gdzie osoby z niepełnosprawnością występują na scenie, grają, ale też opowiadają o swoim świecie. I wydaje mi się, że to nie jest takie oczywiste, to nie jest taka część teatru, do której przywykliśmy w ogóle, więc rozumiem, że dla osób z liceum to może być też w ogóle ciekawe, żeby zobaczyć ten spektakl z jednej strony, ale też zobaczyć ten spektakl na szerszym tle polskiego życia teatralnego. Myślę, że to, co jest ważne, to żeby porozmawiać o tym, czym jest strategia prowokacji literackiej i prowokacji teatralnej, do której, jak rozumiem, sięga Malina Prześluga i Łukasz Duda jako twórcy, bo myślę sobie, że to jest jakoś kluczowe, czy my w ogóle widzimy i zadajemy sobie pytanie, czy ten spektakl, ta krytyka systemu społecznego, która jest tam przedstawiona, w ogóle jakoś jest, my uważamy, że ona jest dla nas i o nas, co my z niej możemy wynieść, czy musimy wynieść. Na pewno bym nie chciała, żeby to było tak, że zatrzymujemy się na tej refleksji, że pojawiają się osoby z niepełnosprawnością i że te osoby są jakoś inne, obce, trudne dla nas we współbyciu. Bardzo mi zależy na pokazaniu też szerszego kontekstu obecnego funkcjonowania społecznego, zmieniającego się dyskursu. Już dzisiaj się nie mówi o osobach niepełnosprawnych, kalekich, ułomnych. Mówimy o osobach z niepełnosprawnością, gdzie ta niepełnosprawność jest tylko jakąś jedną z cech wielu tych osób jako ludzi. I mi się wydaje, że to jest po prostu też bardzo ważne przesunięcie, które jest super naświetlić i poczuć, jak ja mogę w ogóle zadać sobie pytanie, jak ja mogę z takiej wiedzy czerpać i korzystać do swojego życia na co dzień. Pierwszy raz spotkałem się z czymś takim, nigdy dotąd, no bywałem w teatrze, ale nie spotkałem się z czymś takim. No było to ciekawe, na pewno ten człowiek musiał mieć dużo odwagi i takiego samozaparcia w sobie, żeby w czymś takim wystąpić, no bo to jednak można spotkać się z krytyką,
jest to ciężkie, nawet nie wszyscy aktorzy pełnosprawni sobie radzą z takim występem. Przybliża to ten problem niepełnosprawności nam, którzy nie wiedzą, jak to jest. Sam się musiałem, nakłoniłem się do refleksji, żeby trochę pomyśleć, jak to jest.